Proszę bardzo, kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli z roku 2013. I teraz, Szanowni Państwo, rzecz taka końcowa, czyli koniec roku, porządkujemy pewne nasze finanse z zakresu placówek oświatowych. Tak jak powiedziałem, zaangażowałem się tutaj w taki program jak monitorowanie boisk wielofunkcyjnych na terenie dzielnicy 16. Trzy szkoły w tym roku są do tego tematu przygotowane, czyli szkoła 82, 101 i 100. I żeby to miało sens, chcemy, żeby również było wykonane doświetlenie tego terenu, ze względu na to, że sam monitoring jest po prostu mało skuteczny. Wtedy, kiedy nic nie widać, to trudno, żeby kamera cokolwiek tam nagrywała. I temat przy szkole 82 jest rozpoczęty, łącznie z panią dyrektor, która zaangażowała tam swoje środki, około 5000. Zostały środki z remontów bieżących, około 4000 z jakimś tam niedużym haczykiem. I po rozmowie z ZEO, że można te środki przeznaczyć na wykonanie oświetlenia zewnętrznego, po to właśnie, żeby te kamery, które już są kupione, można było powiesić na oprawach, na słupach oświetleniowych przy szkole, po to, żeby to jedno z drugim współpracowało. Wydaje mi się, że warto tutaj się nad tym tematem pochylić i te środki, dopisując 82 szkołę do remontów bieżących, po prostu na tą szkołę przeznaczyć. To znaczy, to co pani dyrektor w swoich środków dokłada, to jest, tak jak mówię, około 5000 i my dajemy prawie tyle, drugie tyle i w tym temacie myślę, że zamkniemy temat tego monitoringu. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo. Nie widzę, zamykam. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmiany listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli w roku 2013. Rozumiem, że pan Pawiński, ale w jakim trybie? Chciałem prosić o zwolnienie, bo są trudne ludzkie sprawy finansowe, muszę być. Bardzo mi przykro. Proszę bardzo. Dziękuję.